Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tamara Siemieniuk. Cześć. Reprezentantka Polski w korfbalu, ale też trenerka reprezentacji. Trener reprezentacji, trenerka, no teraz trenerka powinno się mówić. Ale jeszcze dużo innych sportów do tego, z tego co przeglądałem. To znaczy tak, no gram jeszcze w badmintona i we frisbee na obecną chwilę. A właśnie, a to jeszcze o tym frisbee będę chciał Ciebie coś zapytać. Powinnam powiedzieć ultimate, bo to się no frisbee właśnie. To jest tak sport, ale... Ale też z zawodu jesteś dietetykiem. Tak, kończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny. Czyli więc... znasz te miejsce. Dokładnie tak. Na dole gram w badmintona, sekcję tam zakładałam, tą uczelnianą. No więc tym miejscem to znaczy, dużo mam z uczelnią się rozstałaś, ale nie z badmintonem. Nie z sekcją. Znaczy nie jestem już tam trenerem, ale gdzieś tam cały czas czuję się taką matką tej sekcji, więc zawsze gdzieś tam wracam i przychodzę czasami na te treningi do tych studentów, bo to dużo znanych osób cały czas. Aha, ale to co, też jesteś trenerką może badmintona, czy nie? Nie, no na obecną chwilę nie, bo w momencie, kiedy skończyłam tą magisterkę, wyleciałam do Holandii na rok, no i potem miały być Chiny, właśnie w związku z korfbalem to wszystko. No więc gdzieś tam oddałam już tą sekcję i w tym momencie wiem, że jest w dobrych rękach, więc nie ma co, żebym na razie wracała. Czyli teraz korfbalu się tak jakby trochę kręci twoje życie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie korfbal to... każda wolna chwila to jest korfbal, naprawdę. No dobra, to od kiedy to się zaczęło i dlaczego? Zwykle tak odpowiadam, że już w brzuchu mojej mamy, bo to ona tak naprawdę sprowadziła i była jedną z tych osób, które sprowadziły korfbal do Polski, co było w 1987 roku. Ja się urodziłam w 1994, więc tak naprawdę już od tamtej pory gdzieś tam latałam z piłką, czy gdzieś się tarzałam pod trybunami na hali, kiedy mama jechała na jakieś zawody. Więc tak naprawdę od urodzenia. No, no od urodzenia, ale kiedy to już wiesz, nie wiem, od kiedy należysz do reprezentacji, jak to do tego doszło, że trafiłaś do tej reprezentacji? To znaczy początki były ciężkie, za juniora no to graliśmy po prostu w klubie, czyli tam gdzie moja mama była trenerką, UKS Cyrkus Konstancin, bo stamtąd tam mieszkam na obecną chwilę nawet. Później gdzieś tam trener reprezentacji mnie dostrzegł i trafiłam do reprezentacji U16. No i gdzieś tam potem to się przewijało dalej w U17, U19, U21 jeszcze było. Jedne zawody zagraliśmy też w U23 i w 2014 roku, czyli ile ja miałam? 18 lat? 20. 20 lat. Trafiłam do reprezentacji seniorskiej i wtedy miałam ten swój pierwszy wyjazd seniorski na mistrzostwa, to były mistrzostwa Europy w Portugalii. I tak się zaczęło już ta reprezentacja seniorska, tak? Czyli te poważne zawody, te już poważne granie w korfbal. Ale to jak to jest w Polsce? Dużo jest no oczywiście jedna reprezentacja, ale ile jest takich klubów, miejsc, w których no, profesjonalnie trenuje się korfbal? To znaczy tak, profesjonalnie, jeśli chodzi o reprezentację, to w ogóle spotykamy się raz w miesiącu. To są ludzie, że tak powiem, z całej Polski. Zwykle, kiedyś spotykaliśmy się w Warszawie częściej, w tym momencie, bo jest więcej osób z Wrocławia, spotykamy się we Wrocławiu, więc to jest nasze teraz takie miejsce zgrupowań. Jeśli chodzi o korfbal na poważnie, klubowy, no to właśnie Warszawa, Wrocław, mamy też drużynę w Słupi, no to są chyba takie główne miejsca. Kiedyś tych drużyn było znacznie więcej, teraz no nie tylko przez COVID, ale powoli gdzieś tam zaczęło to upadać, więc mam nadzieję, że się podniesiemy. Jeszcze teraz nowa energia, bo zmienił się zarząd Polskiego Związku Korfbalu. Mamy nową panią prezes, która bardzo prężnie działa na rzecz Polskiego Związku i promocji tego korfbalu w Polsce. Więc mam nadzieję, że to też pchnie do przodu. W ogóle celem są szkoły, żeby nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzali ten sport na swoje lekcje, bo jest to rewelacyjna dyscyplina, żeby właśnie dzieciaki, młodzież uprawiały ją. Szczególnie na lekcjach WF-u, bo pewnie do tego dojdziemy. Jest to dyscyplina koedukacyjna, czyli chłopaki i dziewczyny razem w jednej drużynie. Właśnie o tym chciałem też porozmawiać. Bo pewnie niewiele osób wie, czym jest korfbal. Ja bym nie wiedział, gdyby nie mój kuzyn Piotrek Jaszczuk, pozdrawiam, który jest sędzią. Ja również pozdrawiam Piotrka. Sędzią. Nie wiedziałbym, czym jest ta dyscyplina, bo rzadko się ją jednak spotyka. Więc jakbyś tak troszeczkę, Tamara, opowiedziała o tym,
co tam się robi? Dobra. Jakie są zasady w ogóle? Jasne. Ja to w ogóle się nie dziwię, bo nawet jak spotykamy nauczycieli wychowania fizycznego, teraz akurat mam dużo kontaktu ze szkołami, to jeśli wspominam o tej dyscyplinie, to nie dużo osób znają. Nie słyszało. Raczej pojedyncze osoby gdzieś tam słyszały, coś się obiło. Jak pokażę, to może, coś kojarzę, gdzieś widziałem kiedyś. Ale niekoniecznie. Bardziej te takie dyscypliny jak lacrosse, to też jest nieolimpijska dyscyplina, to kojarzą. Ale korfbal, no niespecjalnie. Więc naszym celem jest, żeby to się zmieniło. No to opowiadaj. Więc korfbal. Jedyna na świecie koedukacyjny jakby sport, tak? Że mamy i kobiety, i mężczyzn w jednej drużynie. Dobra, ale ja tu się trochę wtrącę. Dawaj. Ultimate frisbee. Jasne. I już jestem gotowa na odpowiedź, bo miałam właściwie ostatnio taką rozmowę, dyskusję właściwie z jednym z najlepszych trenerów na świecie, bo to z Holandii, z Benem Krumem. No i zgadzamy się, więc całe szczęście. My tu mamy taki podział, tak samo jak jest na Igrzyska Olimpijskie. Masz sporty i masz dyscypliny. Tak. Więc ultimate jest dyscypliną, która wywodzi się z frisbee. Nie chciałabym tu nic pomylić, ale wydaje mi się, że dobrze mówię. Natomiast korfbal jest sportem od razu w podstawie koedukacyjnym. Natomiast frisbee nie jest koedukacyjny, tak? Tylko dopiero dyscyplina ultimate może być miksem i tak dalej. Się. Tak samo jest badminton, no nie? Badminton może być mixtowo zagrany, dziewczyny i chłopaki razem, ale z zasady ten sport nie jest koedukacyjny. No dobra. Więc tak to może rozróżnijmy, że jest to jedyny na świecie sport koedukacyjny, ale nie dyscyplina. Dyscyplina, dokładnie tak. Dobra, to cieszę się, że rozumiem. To wyjaśniliśmy tak publicznie, żeby już nie było pytań o to. Więc tak, korfbal. Jakie są zasady? Mamy 4 kobiety, 4 mężczyzn w jednej drużynie. Boisko jest podzielone na 2 strefy. Na każdej ze stref jest umieszczony kosz. I mamy to tak podzielone, że na jednej połowie jest atak, a na drugiej połowie jest obrona. My tej połowy nie przechodzimy, chyba że padną 2 punkty, niezależnie od tego, która drużyna trafi, będą 2 kosze, wtedy się zmieniamy. Czyli ci, co byli w obronie, idą do ataku, ci, co byli w ataku, idą do obrony. Czyli nie ma takich, że ktoś się specjalizuje tylko w jednym? Nie. Tutaj wszyscy wszystko, równouprawnienie. Tak na pełną parę. Nie tylko kobieta, mężczyzna, ale też w miejscach. Tak, dokładnie tak. No i właśnie te strefy też są podzielone, tak? Czyli jak mamy 4, to mamy 2 panów i 2 kobiety na jednej strefie i tak samo tutaj, więc jeszcze to jest tak rozdzielone. To jest wszystko porówniutko. Wszystko porówno. Teraz nawet Międzynarodowa Federacja Korfbalu stara się, żeby nawet w jury, jeśli siedzimy, to też, żeby było porówno kobiet i mężczyzn. Wśród trenerów również teraz kładą nacisk, żeby trenować kobiety, żeby były trenerami i wśród sędziów. Jedną już mają. Tak jest. Jeszcze z tymi sędziami tak trochę ciężko idzie, ale no powoli się to zmienia, więc działają. No dobra, ale jeśli chodzi o zasady, oczywiście wygrywa ta drużyna, która trafi więcej koszy. Każdy rzut, niezależnie od tego, jakim sposobem jest wykonany, czy z jakiej odległości, bo naprawdę możemy zrzucać spod samego kosza, tak, boisko ma 40 na 20, czy tam z 20-19 metrów, to niezależnie od tego jest jeden punkt. Nie tak jak w koszykówce, tak? No że tak. Możemy rzucić za 3, za 2 jak z osobistych. Wszystko jest za 1. Czy to jest rzut karny, rzut wolny, czy rzut z połowy. Z ilu metrów, tak. Nieważne. Ale jeszcze to tak, jeszcze wiesz, też nie każdy wie, jak wygląda kosz. Okej, to jest taka na metalowej rurze, jest taka ciężka podstawa. No chyba, że mamy dziury, tak jak na te słupy do siatkówki. To możemy też wpuścić kosze. To zależy od tego, czy mamy taką możliwość na hali, na której gramy. Metalowy słup bądź aluminiowy i na tym zawieszona obręcz, która jest bez tablicy, tak? Czyli to jest taka różnica z tą koszykówką. Dużo trudniej, tak mi się wydaje, że dużo trudniej. Zdecydowanie, trzeba wyżej podnieść ten rzut i tak naprawdę czysto trafić. A jak jest wysokość tego 3,5 ustawienia? Metra. Kosz do koszykówki ma 3,05. Czyli jeszcze trudniej. A tu 3,5, nie? No wyżej. Piłka? Piłka piątka, mikasy. Ona jest taka mniejsza niż ta 6 do koszykówki oczywiście i lżejsza, ale wydaje mi się, żebym powiedziała, że cięższa niż do piłki nożnej. Cięższa niż do piłki nożnej. I dobrze się ją trzyma, taka żółto-niebieska, jakby ktoś nie kojarzył. Kosz też jest żółta, obręcz, niebieska rurka, to można łatwo skojarzyć takie kolory. No i można z tego, co pamiętam, bo to ten dookoła kosza można tak, biegać, dokładnie. Tak? Kosz nie jest na końcu boiska, tak jak w koszykówce, tylko jest odsunięty tam 6 ileś od linii końcowej.
Więc gra toczy się 300 żyją, co jest znacznym utrudnieniem dla obrony. Nie mamy oczu z tyłu głowy, tak. Nie jesteśmy w stanie mieć całego przeglądu pola, więc to jest takie utrudnienie, ale myślę, że też takie zróżnicowanie ciekawe dla widza. A ile trwa? Tak, zależy od zawodów. Jeszcze musimy wrócić do tych zasad, no właśnie. Bo jeszcze nie o wszystkim powiedzieliśmy. Ile trwa mecz do korfbalu? 4 razy 10 minut na takich międzynarodowych zawodach. To też zależy, bo na przykład w lidze holenderskiej grają 2 razy 25, w lidze angielskiej grają 2 razy 30 minut, po prostu nie zatrzymując czasu gry. Więc to zależy tak naprawdę od kraju. U nas w Polsce gramy 4 razy 10, żeby też się adaptować do tego, jak to będzie na mistrzostwach, na zawodach. Nie? Więc tak, wśród dzieciaków to raczej grają nie na kwarty, a na połowę. Tak, nie wiem, 2 razy 15, 2 razy 20 minut. Też zależy od wieku. A propos wieku, kosze są regulowane i piłki też są różnych rozmiarów, czyli lecimy od 2,5 metra, 3 metry, 3,5 metra. Do jakiego wieku, jak to wygląda? O, żebym ja teraz nie pomyliła, nie chcę skłamać. Pierwsza, druga klasa to jest ten najniższy kosz, czyli 2,5 metra. Trzecia, czwarta to jest ten, chyba piąta, szósta też. Wiesz co, nie chcę pomylić. Nie, no ale okej, no rozumiem, czyli w zależności od wieku dobiera się to. Tak, 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 dokładnie. Pierwsza, druga, trzecia. No dobra, nie będę kłamać. Mhm. Może gdzieś tam w opisie najwyżej to dołączymy, albo w internecie można. Odeślemy do ciebie na profil, a tam wszystko tak jest. Tak jest, tak jest. Tam jest wszystko. I na szkoleniach też o tym mówimy. Dobra, ale do tego wrócimy. Zasady jeszcze. W korfbalu nie można przede wszystkim kozłować piłki, ani z nią biegać. Czyli kolejna różnica od koszykówki. Ani wyrywać piłki z rąk, bo gra kiedyś była nazywana bezkontaktową. W tym momencie mówi się, że jest to gra o ograniczonym kontakcie. No gdzieś tam to zmienili, bo jak stoimy na tej zbiórce, możemy gdzieś tam przytrzymać tą swoją pozycję i jakby nie dać przeciwnikowi, ale nie możemy zatrzymywać nikogo rękami, jedynie wcześniej być tułowiem, ale żadnego pchania, żadnego zabierania piłki, nic takiego nie może być. Więc jedynie jeśli chcemy przechwycić piłkę, to w powietrzu gdzieś tam pomiędzy podaniami, czy jeśli jest rzut do kosza i zbierzemy tą piłkę. No i oczywiście dostaniemy ją, jak kosz wpadnie, tak, przeciwnej drużyny. Czyli nie można biegać z piłką, no ale jak jestem w pędzie, łapię piłkę, no to co, mam się od razu zatrzymać? No jest to dozwolone, że możesz gdzieś tam, nie wiem, zrobić te kilka kroków po to, żeby się zatrzymać, ale to musi być ewidentnie widoczne, że inaczej nie mogłeś. Jasne. No nie, bo inaczej będą kroki. Może być jedynie ten pivot, czyli złapiemy, jedną nogę możemy oderwać, jedna zostaje na ziemi. Tak, obracamy się. Jedno możemy tak pivotować. No to jest jedyny taki krok. Mamy jeszcze coś takiego jak rzut w biegu, no także łapiemy na jedną nogę, jeden krok możemy zrobić i wtedy oddać rzut. Wtedy zwykle robimy to sposobem dolnym, górnym też można, ale to jest taki rzut spod samego kosza, tak zwany rzut w biegu. Bo zwykle jeśli chodzi o takie rzuty z dystansu, no to tutaj technika jest takiego rzutu. A dlaczego? No i tutaj znowu wracamy do zasad, bo jest jeszcze jedna taka trudna zasada. Dla początkujących jest to najgorsza do tego, żeby to zrozumieć, ale to po, jak się przyjdzie na trening i parę razy się to zagra, to człowiek poczuje, bo na początku jest to takie, ale jak to? Chodzi o pozycję bronioną. Jeśli twój obrońca stanie przed tobą z wyciągniętą ręką, czyli podeszłabym do ciebie, tak z wyciągniętą ręką, tylko na odległość ramienia, bo teraz to jest za daleko, to jest to ustawiona pozycja broniona. I ty nawet mając piłkę, rzuciłbyś do kosza. Trafisz, nie trafisz, nieważne, nie ma punktu. Piłka jest od razu dla mnie, bo zdążyłam jakby ustawić tą pozycję bronioną. To co, muszę oddać piłkę albo zrobić unik jakiś, tak? Dokładnie. Czyli tutaj akurat w podcaście nie wytłumaczysz. Nie zobaczy tego nikt. Więc po prostu wysoko uniesiona ręka to jest jakby blokadą. Tak. I wtedy nie można rzucić, chociaż jest możliwość, tak? Tak, znaczy można rzucić, ale nie ma punktu. Dokładnie. Wtedy piłka jest od razu dla mnie. Mhm. To jest ta pozycja broniona. Jest tam kilka takich niuansów, że nogi muszą być na ziemi, ja muszę na ciebie patrzeć, nie mogę gdzieś tam się oglądać, żeby ta pozycja broniona była przez sędziego uznana. No i oczywiście o to, tak jak mówię, teraz w tej odległości to już nie jest pozycja broniona, bo jesteśmy za daleko, więc zwykle wtedy, jak obejrzycie sobie na YouTubie jakiś mecz korfbalowy, to często zobaczycie, że ludzie tak rzucają z jednej nogi, bo w momencie jak dostają piłkę, robią chwyt na jedną nogę, na drugą odchodzą do tyłu i rzucają z jednej, po to, żeby jeszcze mieć ten czas odsunięcia się od tej pozycji dokładnie bronionej. Dokładnie, okay. Więc to jest taka najtrudniejsza rzecz. No i taka subiektywna, nie? To sędzia decyduje. Właśnie, tutaj sędziowie mają dużo roboty, tak, rozumiem. Tak.
Jakie jeszcze tam są? Bo jeszcze, jak to jest z dynamiką tego? No bo skoro nie można biegać, kozłować z piłką, no to można się wydawać, że to jest takie mało dynamiczne. Oj nie, zdecydowanie tutaj trzeba się szybko poruszać właśnie, żeby się uwolnić. No bo jeśli nie uwolnimy się od tego naszego obrońcy, który przecież cały czas z nami biega, zwykle właśnie krycie jest jeden na jeden, a nie strefą, tak jak to czasami gdzieś w różnych sportach można spowiadać. Jeden na jeden. Oczywiście możemy przechwycić się, jeśli chodzi o płeć. Kolejna zasada. Kobiety bronią kobiety, mężczyźni mężczyzn. Jeśli zdarzy się inna kombinacja, wtedy dyktowany jest rzut karny, więc nie można. Dlatego pewnie też ta... Słaba zasada. Ale też dlatego pewnie ta gra jest taka właśnie bezkontaktowa. Nie? Bo żeby kobiety nie musiały rywalizować z mężczyznami. No niby razem, a jednak nie do końca. W szatni jesteśmy razem, więc myślę, że tyle wystarczy. Na treningach też, ale na boisku jednak bronimy się oddzielnie. No, także tak. Boisko jest jakiej wielkości? 40 na 20, tak jak do ręcznej. Okej. Jak, nie wiem, często trenujesz? No to zależy jak mam czas, ale zwykle dwa razy w tygodniu mamy treningi w Warszawie, poniedziałki i środy, plus dochodzi do tego reprezentacja. Staramy się, żeby te zgrupowania były raz na miesiąc, sobota, niedziela, tak jak mówiłam, we Wrocławiu. No i latem zwykle mamy taki dłuższy obóz tygodniowy, bądź nawet 10 dni. Jedziemy do Kortowa pod Olsztynem, to jest taka kolebka korfbalowa. Słyszałem. No, odbył się tam pierwszy kurs właśnie w tym 87 roku również. I tam to jest takie miejsce, że dla każdego korfbalisty, jakby to powiedzieć, taka tradycja, że co roku trzeba tam wrócić, nawet jeśli ktoś już przestał grać w korfbal, to zwykle ludzie tam wracają po to, żeby jeszcze pojechać, powspominać. I spotkać się z znajomymi. Dokładnie. Wspomniałaś o kursach. Co to są za kursy? Teraz tak ostro właśnie Polski Związek Korfbalu działa pod tym względem. Kursy robimy przede wszystkim dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli wczesnoszkolnych, tak naprawdę wszystkich, którzy by chcieli się nauczyć, co to ten korfbal, no ale głównie to są osoby zainteresowane. Nawet teraz Polski Związek Korfbalu podpisał współpracę z AWF-em Wrocław, więc tam też korfbal będzie w tym momencie, nie wiem jak to nazwać, wykładany, tam będą jakieś zajęcia w każdym razie. Bodajże za tydzień albo dwa ma się odbyć też kurs dla setki nauczycieli, gdzieś tam właśnie w okolicach Wrocławia, więc też super, że jakby takie akcje się dzieją. My z moją mamą, ponieważ mama jakby cały czas jest aktywna dalej w korfbalu, no nie mogłaby inaczej, bo to jak się śmiejemy mojej mamy powołanie. Tak, dziecko takie. Dokładnie tak. Też organizujemy właśnie kursy i szkolenia. W tamtym roku robiłyśmy online, no bo akurat ten COVID wszedł. Wszystkie te kursy były te online. Mówimy, dobra, może też zrobimy o korfbalu. Przygotowałyśmy super prezentację właśnie tam z filmikami, więc to nie tak na sucho, fajnie. I dużo, bo to mnóstwo nauczycieli tam ukończyło to szkolenie i jeszcze certyfikat otrzymali. Chyba 3 edycje mieliśmy. Nie wiem, łącznie z 500 nauczycieli otrzymało certyfikat. No, ale to fajnie że po prostu te zajęcia wychowania fizycznego będą wyglądały czasami inaczej, nie? Nie no tylko tak, taka piłka najbardziej znana. Dokładnie ta, tak. Ta, która się toczy po ziemi i wszyscy w nią grają. No byłam... Tylko może będzie coś jeszcze innego, tak? W piątek byłam też w takiej szkole, gdzieś tam na Śląsku i właśnie też oni różne takie sporty próbowali. Czugbol, właśnie ten lacrosse, Indiana, mówię, nawet o takim nie słyszałam. Mówię, tu słuchajcie, musicie spróbować korfbalu, oni chętni. Mam już następne tutaj pomysły na podcast. Tak, Indiana, no trzeba poczytać, bo to ciekawe. Taka siatkówka, tylko z taką ciekawą, jakby cięższą lotką niż ta badmintonowa, powiedzmy. No coś takiego. No ale wracając jeszcze do kursów, robimy instruktorskie oczywiście. Więc jeśli mamy jakichś trenerów, którzy chcieliby ukończyć typowy kurs instruktorski, bo to wiadomo, czasami do pracy jest potrzebne, żeby zacząć zajęcia z dziećmi, to jak najbardziej organizujemy mniej więcej raz w roku i właśnie tam ze dwa razy spotkamy się online, a później jedziemy do Kortowa na 2 dni, żeby tak jeszcze w praktyce to zrobić. Ale jeśli byliby nauczyciele bądź województwa, bądź no nie wiem, po prostu grupa osób, które chciałaby ukończyć kurs instruktorski, bądź po prostu szkolenie na temat korfbalu, to jak najbardziej można pisać do Polskiego Związku Korfbalu i po prostu zorganizujemy dla tej grupy. Śmiało. A powiedz mi,
Proszę, Tamara, jak to jest, czy to, nie wiem, dużo trzeba zainwestować, powiedzmy ten kosz, tak? Nie wiem, buty specjalne, jak to wygląda? Pytasz od strony zawodnika, czy właśnie takiej... Nie, no wiesz, no rekreacyjnie, tak? Rekreacyjnie, żeby sobie pograć. Okej, czyli gdybyś ty chciał pograć w korfbal, tak, to właściwie buty, które masz na sobie, są okej. Dobrze. Są po prostu takie halowe potrzebne, tak? No, żeby gdzieś tam nie zarysować podłogi, żeby było wygodnie. My, korfbaliści, zwykle kupujemy buty albo siatkarskie, albo koszykarskie. To taki u nas, no chyba najczęściej wybierane. No i tak naprawdę tyle. Strój sportowy, woda, no dobrze, jesteś muszę gotowy. Mieć jeszcze ten kosz. No tak, no jeśli przyjdziesz na trening, to już jest w naszej jakby gestii, tak? Ale no jeśli chciałbyś ty zacząć gdzieś tam trenować, to tak, po pierwsze kosze można wypożyczyć od Polskiego Związku Korfbalu, czy tam na pewno Polski Związek Korfbalu pomoże, żeby załatwić jakieś kosze na próbę, jeśli ktoś chciałby tylko gdzieś tam spróbować, czy to w ogóle jest dla nich. Natomiast jeśli ktoś jest przekonany do kupna, to takie kosze można zakupić na pewno we Wrocławiu, tam są produkowane. To jest koszt około 2000 zł za jeden kosz, no czyli potrzebujemy zwykle dwóch. No tak, to jest już jeden jakiś wydatek. 4000. Ja mówię, wiesz, nawet jakby szkoła chciała, nie? Że robicie takie szkolenia i później szkoła inwestuje. No to tak, 4000. To musiały 4000 plus każda piłka, no to powiedzmy tam 100-150 zł za piłkę. Ale kosz jest dość specyficzny z tego, co, no bo to nie wytłumaczyliśmy do końca. Znaczy nie wytłumaczyłaś do końca. Okej. Bo on jest taki jakby wiklinowy. Nie wiklinowy. Z czego on jest zrobiony? Kiedyś były wiklinowe, rzeczywiście. Teraz już są takie nowsze, plastikowe. To jest zwykły plastik. A, okej. Okay. No bo ja jeszcze pamiętam właśnie te takie... To już dawno i nieprawda. No już, chociaż szczerze mówiąc, na tamtych koszach, bo ja też jeszcze na takie grałam, piłka lepiej siedziała na nich. Jak się rzucało i gdzieś tam obiła się o obręcz, to jeszcze była większa szansa, że wpadnie z powrotem tego kosza niż trochę teraz. Trochę amortyzował bardziej, tak? Tą piłkę. No. Teraz już są plastiki po prostu. I tak jak mówię, jeśli chodzi o rurę i podstawę, to może być albo aluminiowa, albo metalowa. I kosze są regulowane zwykle. Polecam kupić te regulowane. Oczywiście można kupić nieregulowane, ale lepiej tak, no bo wtedy dzieciakom możemy podwyższać, obniżać, w zależności od grupy wiekowej. A powiedz mi jeszcze, jak z wiekiem graczy? Czy to, no, pewnie dla wszystkich, tak? No, taką odpowiedź. Zdecydowanie. Tak, ale jakie największe jest zainteresowanie? W jakich grupach wiekowych? O, trudne pytanie. No. Trudne pytanie, bo to zależy od nauczyciela, w jakiej szkole wprowadzi, jak się dzieciaki zaangażują, ale chyba tak najwięcej tych takich klubików i dzieci startujących w rozgrywkach, to mamy takie piąte, szóste klasy i pierwsze, trzecie. Bo te dzieciaki mają mega fan z tego, żeby brać udział w takich zawodach. No myślę, że tak, bo jeśli chodzi o seniorów, to zaczynając od juniorów, gdzieś tam te 19 lat, 18, ktoś się rozjeżdża gdzieś na studia w miejscowości, w których tego korfbalu nie ma i po prostu zanika. Zanikają nam te dzieciaki. No i później nie mamy ich do reprezentacji seniorskiej, czy w ogóle do klubów seniorskich. Tak rekreacyjnie? Bo nie chcę się pytać o wiek na przykład twojej mamy, ale ma z kim grać? Mama już nie gra. No właśnie. Już nie gra, ale no, chyba najstarszego zawodnika tu na treningach w Warszawie to mamy 39? 39, ale w Holandii, to taka ciekawostka, jest tak zwany lopen korfbal, czyli korfbal chodzony, że normalnie właśnie tacy starsi zawodnicy grają w korfbal, że trzeba chodzić, nie? Jakby nie można, tak jak jest w chodziarstwie, że tak, nie można oderwać w jednym czasie, dokładnie. No, więc takie opcje też są. A, widzisz. A powiedz mi proszę, jak ten, następne zawody kiedy masz jakieś... Jak to się, z jaką częstotliwością się odbywają takie zawody? Dopiero co skończyliśmy tak naprawdę, bo w październiku mieliśmy Mistrzostwa Europy B właśnie we Wrocławiu. To mogę się pochwalić, bo nasza drużyna no, zajęła pierwsze miejsce na tym turnieju i to no, tam były niesamowite emocje. Jeszcze z taką drużyną, którą mieliśmy, było mnóstwo nowych zawodników. Przygotowywaliśmy się przez te półtora roku, tyle co ten COVID, tak? Czy już dwa minęły.
i duża część z nich jeszcze nigdy wcześniej nie grała takiego poważnego meczu międzynarodowego, więc dla nich to były takie pierwsze koty tak naprawdę. No i rewelacyjnie poszło. No i no, jak wygraliście, no to lepiej pójść nie mogło. Wiesz co, w rankingu my powinniśmy byli wygrać jako Polska, bo mamy 12 miejsce rankingowo i właśnie 9 miejsce w Europie. Ale to jest w Europie, tak? 12 na świecie, 9 w Europie. Okej. Okay. No, więc jakby teoretycznie powinniśmy i tak byli wygrać te zawody patrząc na ranking, ale patrząc na to, jak rozwijały się inne kraje, na przykład Turcja, która cały czas pięła do przodu i nie zmieniali zawodników, tylko ciągle z tym samym składem trenowali, a u nas była mega roszada przez te 2 lata, to naprawdę super, super nam poszła. Szczególnie, że w ogóle pierwszy mecz zagraliśmy ze Szkocją i przegraliśmy, a trochę szczerze mówiąc wyszliśmy takiego pewniaka, no Szkocja to zwykle oni tam nisko w rankingu, tam wygraliśmy ileś tam lat temu, no nie powinno być ciężko, ci zawodnicy jakoś tacy, no nie znamy ich w ogóle z widzenia, no a przegraliśmy ten mecz i to był takie, mam wrażenie, trochę strzał w policzek, że trzeba się obudzić, no i potem wszystkie kolejne mecze mocno. Jeszcze właśnie z Turcją myśleliśmy, że finał będzie z Turcją, no i trafiliśmy na Turcję już wcześniej, nie? W krzyżu. No i trzeba było z nimi wygrać, więc no niesamowite emocje. Jeszcze granie dla swojej publiczności we Wrocławiu, no tak, to jest to w ogóle jest bajka. Dodatkowy zawodnik, tak? No. Więc tak, turnieje, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to zwykle odbywały się co 4 lata. Mistrzostwa Europy co 2 lata. Są też Igrzyska Nieolimpijskie co 4 lata, tak jak oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Czyli to jest World Games, tak? Tak, The World Games, dokładnie. W 2017 były we Wrocławiu, więc mieliśmy tam okazję znowu występować. Tych samych kibiców trochę. Byli inni kibice, bo tam na World Gamesach to było dużo takich tych starych zawodników, którzy korfbalistów, którzy kiedyś gdzieś tam grali, trenowali, to przyjechali, a w tym momencie mam wrażenie, że było dużo nowych osób, którzy gdzieś tam zostali zachęceni przez media społecznościowe i dzieciaków, które przyjeżdżały gdzieś tam autobusami kibicować. Więc trochę było inaczej, ale no ciarki podczas meczu podobne na tych obu zawodach. No. Więc najbliższe zawody będziemy mieli w przyszłym roku, to będą kwalifikacje do Mistrzostw Świata. A Mistrzostwa Świata mają być w 2023 na Tajwanie. Więc jakbyśmy się dostali, to byłoby super. Czyli troszeczkę świata zwiedziłaś dzięki tej. Zdecydowanie. Poprzednie Mistrzostwa Świata były w południowej Afryce w 2019. Więc z korfbalem. Nie dość, że taka niszowa dyscyplina, czyli stosunkowo powiedzmy łatwo jest się dostać do reprezentacji. Tak. Grasz z orzełkiem na piersi, śpiewając hymny. No niesamowite uczucie. Podróżujesz, poznajesz tyle jakby ludzi z całego świata, znajomych, bo tak naprawdę korfbal jest tak mały, że no my się czujemy jak rodzina, każdy siebie zna tam. No rewelacja, no uprawiasz sport. Tak zauważyłem, bo tutaj kilka osób, gości było takich, którzy reprezentują takie bardziej niszowe sporty, albo dyscypliny, albo sporty. No i rzeczywiście, skoro masz mniejszą konkurencję, to łatwiej o ten sukces. Dokładnie tak. No więc nic, tylko zacząć grać w korfbal. Ale to nie tylko korfbal u ciebie, bo tutaj podcast mamy Recepta na ruch, ale to oprócz tego jeszcze badminton, coś jeszcze? No i te frisbee ultimate. A. No ale to tak, badminton to był od zawsze, no nie od zawsze, od drugiej gimnazjum, jeszcze gimnazjum wtedy było. To ile to? 14 lat? Chyba 14. To od 14 roku życia do właśnie do momentu ukończenia studiów. No i teraz to już od czasu do czasu, bo też przykra kontuzja mnie spotkała barku. Więc badminton, rewelacyjna sprawa. Nie dość, że fan, rywalizacja, to jeszcze tak można ciało sobie super wyrobić. Ja zawsze teraz jak wracam, bo tak długo nie grałam, wróciłam po ostatnim treningu, to no normalnie zakwasy takie tutaj na pośladkach, że no to jest chyba mięsień, który najbardziej pracuje na badmintonie, więc można sobie nieźle poćwiczyć. A wydawałoby się, że ręce. No tak, tak. Nie, ręce nie bolą, bo tutaj gdzieś tam z całego ciała idzie, ale tych wypadów, co trzeba się narobić do tej siatki, no tak. To jest coś. A ultimate, no to są sprinty non-stop. Podajemy sobie dysk, niby fajnie, fajnie, ale to jednak trzeba tak się tam zasuwać, nabiegać. No. Ja pamiętam, w tamtym roku mieliśmy treningi tak, że one się kończyły o północy,
jakoś tak strasznie późno. Ja wracałam do domu, zanim dam się wykąpać, zjeść, no jeszcze ten powrót trochę mi zajmował. Pierwsza w nocy, kładłam się do łóżka i nie mogłam zasnąć, bo tak endorfiny buzowały. Myślę, że więcej endorfin to z tego Ultimate mam niż z tego korfbalu, naprawdę. No, polecam wszystkim, no to drużyna RJP Warszawa. Zareklamowałaś już trzy. Tak? Lecimy dalej, tak? Uwielbiam jeszcze taniec. Powiedz, kiedy masz czas na inne zajęcia? W każdej innej wolnej chwili. Nie no, właśnie to sport to moje, większość mojego życia. Więc. Czyli jakby swój zawód łączysz z tym sportem mocno, jak to jest? Czy też jako dietetyk zachęcasz do tego, żeby To znaczy ja w tym momencie nie pracuję jako dietetyk, gdzieś tam z koleżankami staramy się rozkręcić swój własny biznes dietetyczny, ale to tak na spokojnie idziemy z tym. Jasne. Więc to w przyszłości ta sprawa dietetyczna, bo tak jak mówię, skończyłam te studia i gdzieś to się rozmyło. Wyjechałam, gdzieś znowu miałam mieć kolejny wyjazd i tak no rozpłynęło się to po prostu. No teraz w takim projekcie w Fundacji Phoenix Kids pracuję, więc z dzieciakami mam dużo kontaktu, jeździmy po szkołach i promujemy właśnie aktywny tryb życia. Ale tylko korfbal czy nie, to jeszcze? W ogóle, ogólnie. Ogólnie sport to jest takie przez fundację przygotowane warsztaty sportowe, konkretne stacje, konkretne To w całej Polsce czy? Tak, w całej Polsce. W ogóle szkoły mega aktywnie teraz biorą w tym udział. Takie popularne się to stało. Oni bardzo dużo konkursów organizują. Szkoły, które biorą udział, od razu dostają jakieś narzutki, grzybki, w ogóle za sam udział, a co dopiero za wygrane, to też tam naprawdę warto startować. Jaka jest twoja recepta na ruch? Jaka jest moja recepta na ruch? Kurczę, trzeba się tym bawić, bo mam wrażenie, że dużo osób tak... Albo za poważnie chcę do tego podejść, albo często jest tak, no dobrze, to zacznę ćwiczyć od przyszłego tygodnia, albo wykupię sobie karnet. Dla mnie to jest tak za poważnie. Trzeba pójść na zajęcia takie, które sprawiają radość ze znajomymi. No i chyba dlatego właśnie te sporty, no bo na korfbalu jest super, bo mamy i chłopaków, i dziewczyny. To jest przy okazji dla mnie takie super miejsce spotkań. Natomiast badminton to samo. Tutaj gramy dla zabawy, for fun. I nawet nie wiesz, kiedy ten trening zleciał i kiedy się zmęczyłeś i już jest aktywność zrobiona, no nie? Więc ja rzeczywiście czasami w domu ćwiczę sobie, gdzieś tam jakoś siłowo, brzuszki, pompeczki, ale rzeczywiście ciężej mi się zmotywować do tego, niż jak mam konkretnie ustalone zajęcie, że okej, jadę na badmintona we wtorek o 17. No tak, no bo to wiesz, niektórzy jadą na imprezę i czerpią z tego radość, tak? Na różne imprezy można jechać, a tutaj masz imprezę sportową. Dokładnie tak, dokładnie tak. Spotykasz się ze znajomymi, a przy okazji spalisz trochę kalorii, czy niektóre mięśnie tam sobie popracują tak, i urosną. Urosną. Tak jak teraz rozmawiamy i też spalamy. Tak, trochę. Ja w ogóle nie czuję się, że się jedzie, po prostu to samo się. Kilokalorie liczy, ile już spalonych. Ja wiesz co, mam tak samo, tak? Ciężko mi się zmusić do czegoś, co tak nie do końca mi leży, a jeszcze jak jest to sport, który gdzieś tam samemu trzeba zrobić. Dokładnie. Znaczy biegać lubię, chociaż też tak? Biegam. A to też trzeba się mega biegam, być zmotywowanym, żeby tak. Wyjść w taką pogodę szczególnie. To prawda, ale mnie jakby w ogóle mi nie przeszkadza pogoda. Ja czasami mam tak, że im trudniej, tym wolę. Czyli jak jest tam minus 10, minus 10, to też idę, tak? Wow. Nie no, to już jest mega samozaparcie. To ty nie masz co mówić, że dzisiaj nie chcę, bo to naprawdę trzeba tylko brać przykład. Ale niektóre, nie ma co się zmuszać, tak? Nie na siłę. To nie jest też tak, że po prostu pomimo tego, że jest taka pogoda, to ja i tak lubię. No właśnie, to trzeba lubić i to ma sprawiać fan. Ja się śmieję, że na korfbalu to w ogóle można poznać swoją drugą połówkę, no bo to i chłopaki, i dziewczyny razem. No mówię, to jest takie rewelacyjne miejsce spotkań. Pograsz, poznasz mnóstwo ludzi, a może i przyszłego męża. No dobrze, nie będę drążył tematu. Nie musisz, ale przyjdźcie, zobaczycie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Fajnie było usłyszeć i trochę więcej się dowiedzieć o korfbalu, a także myślę, że troszkę zachęciliśmy osób, żeby przynajmniej na ten filmik na YouTubie obejrzeli, jak to wygląda. Ewentualnie... Wpadli na pierwszy trening. Podlinkujemy, czy tam oznaczymy twój Jasne. Profil, bo prowadzisz... A właśnie, profil. Jak tak, się nazywa? Korfbalowe. Korfbal przez jedno L. Love.
No i do, tutaj też za, zachęcimy, żeby tam zajrzeć. Tak, tam są wszystkie informacje. Ja też właśnie ostatnio nawet puściłam filmik, w co się ubrać na pierwszy trening, właściwie o to, co zapytałeś. No żeby, no często ludzie mają pytanie, no ale przyszedłbym, ale nie wiem co i jak. I drugi filmik też właśnie ostatnio puszczony, co warto wiedzieć przed pierwszym treningiem, czyli o tych podstawowych zasadach, czego można się spodziewać na takim treningu, czyli w co będziemy grać, bo są różne odmiany korfbalu. Mamy takie właśnie na dwa kosze z tym podziałem, co mówiłam, a mamy taki ten ala koszykarski, że biegniemy od jednego kosza do drugiego. To dzieci zwykle w to grają, tak zwany monokorfbal. No a na takich treningach, szczególnie dla początkujących, właśnie w coś takiego gramy. My nawet jako reprezentacja też taki korfbal gramy, bo to możesz więcej się nabiegać. Po prostu fajna taka rozgrzewka, nie? Biegasz od jednego kosza do drugiego, mniej tam jest tego korfbalu, więcej biegania, no ale na rozgrzewkę to jest rewelacyjna forma. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Fajnie było się spotkać i porozmawiać o korfbalu. Jeszcze myślę, że po prostu muszę sam spróbować. Zdecydowanie tak, obiecał. Muszę z Piotrkiem pogadać, czy nawet gdzieś sama mi podpowiesz. Jasne. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję. Także zapraszamy jeszcze raz. Ja przypominam podcast co środę o godzinie 12. Także dzięki i do zobaczenia.